Hipoterapia jest aktywną formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych za pomocą jazdy konnej. Jedną z form hipoterapii jest terapeutyczna jazda konna przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo. Zajęcia mogą się odbywać grupowo lub indywidualnie. Prowadzone są przez zespół specjalistów. W zależności od potrzeb dziecka w skład zespołu wchodzi pedagog specjalny, logopeda i psycholog lub fizjoterapeuta. Zawsze obecny jest instruktor jazdy konnej odpowiadający za bezpieczeństwo pacjenta podczas zajęć. Podstawowe cele, jakie realizujemy podczas terapeutycznej jazdy konnej, to stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwijanie samodzielności dziecka i jego umiejętności współdziałania z drugą osobą, zwiększanie u dziecka motywacji do naśladownictwa i twórczego działania, czerpanie przez dziecko przyjemności z kontaktu z koniem i jazdy konnej. Najistotniejszym elementem różniącym tę formę terapii od tradycyjnego sposobu pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo jest kontakt z dużym, żywym zwierzęciem. To koń daje możliwość innego sposobu doznawania ruchu i przemieszczania się w przestrzeni. Ćwiczenia podczas jazdy zmuszają dziecko do szczególnej mobilizacji ruchowej i poznawczej. Poprzez aktywną obserwację życia konia w jego naturalnym środowisku mały pacjent buduje wiedzę o otaczającym go świecie. Kontakt z koniem i przyrodą daje dzieciom poczucie większej pewności siebie, a jazda konna sprawia im wiele radości i zadowolenia. Mateusz, 2 lata 10 miesięcy, funkcjonuje na poziomie głębokiego upośledzenia umysłowego. Nie siedzi samodzielnie. Wczesne jazdy terapeutyczne wymagają udziału wielu specjalistów ściśle współpracujących ze sobą. W zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz od stopnia jej głębokości realizowane są różne rodzaje ćwiczeń na koniu. Celem ich jest ogólna stymulacja rozwoju psychomotorycznego dziecka. Ważny jest taki dobór zadań, by dotyczyły one sfery najbliższego rozwoju pacjenta. W ramach ćwiczeń poszczególnych funkcji staramy się zapewnić dziecku warunki najbardziej sprzyjające wykonaniu zadania. W celu ułatwienia chłopcu skupienia wzroku na piłce zmieniamy mu pozycję na leżącą. Staramy się odczytywać specyficzne dla dziecka komunikaty i reagować zgodnie z ich intencją. Chłopiec z kiwaniem się sygnalizuje chęć jazdy, więc jedziemy. Przemek, 8 lat 10 miesięcy, zespół Downa, upośledzony umysłowo w stopniu znacznym. W chwili obecnej podstawowym zadaniem w pracy z chłopcem jest pokonywanie występującego uporu w spełnianiu poleceń, który utrudnia mu sprawne funkcjonowanie społeczne, a także stałe utrwalanie zdobytej przez chłopca wiedzy. A drugie oko? A ucho? Pokaż. A ucho? Pokaż ucho. Ucho. A drugie ucho? Drugie. Dotknij drugiego ucha. O, to jest ucho. Dobrze. Włosy, długie włosy, długie włosy. Tutaj, tak. A buzia?
tutaj jest buzia, tak? Tutaj koń ma ząbki, zobacz, takie ma duże zęby. Przywitaj się teraz z koniem, przywitaj się, cześć. Cześć, Plan. Na zamek. Pokaż, gdzie ma nogę. Pokaż. Nie. Gdzie ma nogę? Na nogę. A brzuszek? Nie. Gdzie ma brzuszek? Nie. Obok. Nie. Nie ma brzuszek. Tam tu? Wyciągnij nogę. Tutaj jest łap. Podnieś nogę, tę nogę. Nie ta. Ta noga. Tam. I do paska się przesuń. Bardzo ładnie. Wyprostuj plecy. Plecy i brzuch ciąg. Możemy jechać? Tak. Powiedz, co trzeba powiedzieć, żeby koń był. Dwa. Jedziemy. My tam mamy tak jak w tym polu. Zapinamy. Zapinamy. Wyglądamy. Lecimy. Tak. Tu jest moje oko, a tu jest drugie oko. A gdzie tu nasz oko? A drugie? A nos? A ja mam nos? Pokaż mój nos. A buzia? A moja buzia gdzie? Jest moja buzia. Tu. A ucho? Drugie ucho. Drugie ucho gdzie was? A ja mam ucho? Tu jest moje ucho. A drugie ucho moje? Gdzie jest? Tu mam drugie ucho. Michał, lat 13, upośledzony umysłowo w stopniu znacznym, z dużymi trudnościami w poruszaniu się. Aktualnie rehabilitacja chłopca nastawiona jest na zwiększenie świadomości dziecka w zakresie poczucia własnego ciała i opanowania prostych czynności ułatwiających codzienne życie. Ważnym elementem oddziaływania jest trening w samodzielnym chodzeniu. Rampa, przy pomocy której chłopiec wsiada na konia, jest doskonałym przyrządem do ćwiczenia ruchu naprzemiennego nóg. Dziecko podczas wchodzenia po schodach wymaga uczenia świadomego kontrolowania własnych ruchów. Terapeuta pomaga mu także utrzymać prawidłową pozycję siedzącą na koniu. Inna grupa ćwiczeń związana jest z usprawnianiem narządów artykulacyjnych. Zadania, które wykonuje chłopiec, mają na celu wzmocnienie mięśnia okrężnego warg oraz zwiększenie sprawności języka. Łykamy ślinę. Jeszcze. Bardzo ładnie. Michał, jak koń pójdzie? Jeszcze. Bardzo ładnie. Jak koń pójdzie? Jeszcze. Teraz dajemy buzi koniowi. Jeszcze. No dajemy buzi. Michał. Buzi dajemy płajowi. Brawo. Ślicznie, Michał. Tak, brawo dla Michała. Brawo. Weź jeża. Brawo. Brawo, Michał. Brawo. Ślicznie. Przyciśnij. Ściśnij mocno. Brawo. Piszczy. Tak. Piszczy, Michał. Wiesz? Piszczy. Tak, daj teraz jeża, daj mi do ręki jeża. Dziękuję. Chłopiec ciągle nie opanował automatycznej kontroli połykania śliny podczas wykonywania innej czynności. Ale ślinę trzeba połknąć. Ślina. Łykamy ślinę. Jeszcze.
Podczas ćwiczenia w poznawaniu schematu ciała u chłopca widoczna jest tendencja do stereotypowej reakcji pokazywania wszystkich znanych sobie części twarzy. Zadaniem terapeuty jest takie pokierowanie aktywnością dziecka, by zareagowało bardziej świadomie na jego polecenie. Monika, 6 lat, 9 miesięcy, zespół Downa, lekko upośledzona umysłowo. W czasie sesji ćwiczeniowej z dziewczynką można zaobserwować dobrą współpracę dziecka z terapeutą. Widoczne są przejawy własnej inicjatywy w działaniu u dziecka oraz jego samodzielności w myśleniu. Pozwala to na prowadzenie większej ilości ćwiczeń i na lepsze wykorzystanie ich wielofunkcyjnego charakteru. Zajączki przywitają się ze sobą. Dzień do... Dobrze. A teraz z tyłu się przywitają zajączki. Bardzo trudne. Brawo. A wysoko, wysoko nad głową? Brawo. Przodu i z tyłu, tak? Już? Już zaczynamy jeździć? To co byli, pani ja! Ręce do moich uszu, palce proste. Ja cię delikatnie opuszczę, mam. Tam jest pani Asia. Brawo! I wracamy do pomysłu. Brawo. Proste plecy, brzuszek ciągnięty. Teraz ręka wraca, prawa ręka na pasek, lewa tutaj. I przekładamy lewą nogę na drugą stronę zadu. Proszę. Ciśnie, poprawnie. Tak. Możesz się położyć na zadzie, jeżeli masz ochotę. Czy chcesz obejrzeć nogą? Tak. Czarny jest. Czarny jest. A jakie są włosy? Krótkie czy długie w ogonie? Duże. Długie. A gdzie koń ma krótkie włosy? Tutaj. Tu. Tak. Chcesz go dotknąć? Tak. Proszę. A gdzie koń ma ogon? Z przodu czy z tyłu? Z tyłu. A z tyłu czy z przodu? Z tyłu. Brawo, bardzo ładnie. A jak ty teraz leżysz? Tutaj jest przód konia czy tył? Tył. Brawo, a gdzie jest przód? Tak, tam. Powiedz mi, czy te włosy są szorstkie czy miękkie? Szorstkie. Szorstkie. Jaki koń jest? Ciepły, miły czy zimny? Ciepły. A ten zimny. Gdzie jest zimny? Tutaj? Tak. Jest.
Może jest trochę zimniejszy niż tutaj, bo tutaj go bardziej nagrzało słoneczko. Kończymy młynek? Tak. Przekładasz nogę na drugą stronę. Prosto tyłem do mnie teraz. Popatrz na mnie tutaj, odwróć się. Okay. I z drugiej strony na mnie popatrz. Ja teraz jestem z tyłu, za twoimi plecami, tak? Już. Dobrze. Trochę przełóż nogę. Złapcie za pasek. I ruszymy? Tak. Jechał, jechał, pan, pan, pan. Na koniku, tam, tam, tam. A za panem, hop, hop, hop. Na koniku, hop, hop, hop. Marcin, 17 lat, upośledzony umysłowo w stopniu lekkim, dziecięce porażenie mózgowe, niedosłuch. Marcin uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez naszą fundację od kilku lat. Jest to chłopiec, u którego współwystępuje kilka różnych niepełnosprawności. Przeszedł przez wszystkie formy hipoterapii. Rozpoczął od jazd rehabilitacyjnych w związku z problemem ruchowym wynikającym z mózgowego porażenia dziecięcego. Następnie uczestniczył w jazdach terapeutycznych, podczas których ćwiczył przede wszystkim umiejętność porozumiewania się słownego w związku z niedosłuchem, a także poszerzał swoją wiedzę o otaczającym świecie. Obecnie rozpoczyna naukę jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych pod opieką specjalnie przygotowanego instruktora jeździectwa. Celem tych zajęć jest przygotowanie pacjenta do uczestniczenia w sporcie inwalidów oraz wykształcenie nawyku aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.